Witam was bardzo serdecznie. Możemy być na ty, bo jesteśmy chyba w sumie prawie rówieśnikami. I jak macie jakieś pytania, to śmiało podnieście rękę, jestem otwarty. Odpowiem wam na każde pytanie, nie ma tutaj tematów tabu. A zacznę od pytania, tak jak mówiłem. Kto z was wie, że korzysta z telefonu częściej niż 4 godziny dziennie? Niech podniesie rękę do góry. Na nagraniu tego nie widać. Podniosła praktycznie cała sala. Ile tu jest uczciwie? Ja myślę, że ponad 100 spokojnie, albo koło 100. Także dziękuję za szczerość. Nie powiem, że się z tego powodu cieszę, ale dziękuję za szczerość, bo faktycznie jak przekraczamy te 4 godziny, to jest pierwszy symptom, pierwszy sygnał tego, że możemy być uzależnieni od telefonu. I tutaj pytanie do was. Czy wiecie, czym jest dopamina? Ktoś wie, niech podniesie rękę do góry. Proszę bardzo, czym jest dopamina? Gratyfikacji, bardzo dobrze, dlatego często jest związane właśnie z uzależnieniami, też z poczuciem szczęścia, satysfakcji i też motywacji. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dopamina, jak jest na w miarę zbilansowanym poziomie, to ona po pierwsze pozwala nam czuć satysfakcję z wielu takich codziennych, ważnych rzeczy, jak na przykład rozmowa z drugim człowiekiem, jak wysiłek fizyczny, jak nauka, jak realizowanie naszych celów, ale także pozwala nam czuć motywację do tego, żeby w ogóle się tym zająć. Tak jakbyście widzieli na prezentacji, której nie ma, media społecznościowe wydzielają od 4 do nawet 8 razy więcej dopaminy. I niestety, jak nasz mózg jest przestymulowany dopaminą, to niestety właśnie traci motywację do tych codziennych, ważnych, trudnych czynności i traci też z nich satysfakcję. I problem tego wszystkiego też jest taki, że ta ilość dopaminy jest porównywalna z zażyciem narkotyków, takich jak kokaina, a nawet metamfetamina, dlatego mówi się, że smartfon i media społecznościowe można traktować jak narkotyki. Ok? I teraz właśnie warto zadać sobie pytanie, czy to jest tak, że ktoś stworzył media społecznościowe i nagle się okazało, o kurczę, mamy mega uzależniające narzędzie, czy może faktycznie jest w tym jakiś cel? I szczególnie w tym przypadku warto posłuchać byłych twórców mediów społecznościowych, ponieważ byli twórcy mogą pozwolić sobie na trochę więcej prawdy. Były dyrektor Facebooka, Tim Kendall, mówił, że Facebook miał uzależniać i dzielić użytkowników, że starali się, aby użytkownicy poświęcili Facebookowi maksimum zaangażowania, które zmieniali na bezprecedensowe zyski. I tak naprawdę każda korporacja, która tworzy media społecznościowe, każda firma, która tworzy te media, kieruje się właśnie tym cytatem. Oni chcą, żebyście maksimum swojego czasu i maksimum swojej uwagi poświęcili na te platformy, dlatego że po prostu na tym zarobią. Zarobią na tym pieniądze, wyświetlą się wam reklamy, wyświetlą się wam materiały sponsorowane i po prostu na tym zarobią. I oczywiście nasz telefon jest wypełniony narzędziami, które mają właśnie przyciągać naszą uwagę. Ja wspomnę tylko o kilku. Czy korzystacie z TikToka? Okej, ten mechanizm, który znamy na TikToku, te narzędzie, które nas uzależnia na TikToku, to jest mechanizm zapożyczony z maszyn do gier w kasynach. I nie chodzi tutaj tylko o scrollowanie, które przypomina właśnie pociąganie za dźwignię w maszynie w kasynie, ale przede wszystkim o ten efekt uzależniający. Znaczy to, co uzależnia hazardzistów, to jest nieoczekiwana, niespodziewana nagroda. Nasz mózg uwielbia nieoczekiwane, niespodziewane nagrody. Na przykład jak gramy w kasynie, nie spodziewamy się czegoś i nagle wygrywamy 5000 zł. To jest super uczucie dla naszego mózgu. I to samo dzieje się na ruletce, jaką jest TikTok, bo nie każdy TikTok jest ciekawy, nie każdy TikTok jest dla was fajny, ale jak już pojawi się ten ciekawy i fascynujący, no to wtedy są te ogromne wystrzały dopaminy. Dlatego jak sami już często wiecie ze swojego życia, trudno jest nam często przestać scrollować TikToka, jak już się wciągniemy, albo właśnie odciągnąć swoją uwagę od tego, bo to są właśnie wystrzały dopaminy, które tak bardzo nas uzależniają. A kolejna rzecz, którą możecie sami sobie tak naprawdę sprawdzić, to są kolory nie tylko aplikacji, ale też właśnie powiadomień szczególnie, te często krwisto-czerwone kolory, które tak bardzo nas przyciągają. I warto, każdy w swoim telefonie ma taką możliwość, taki tryb, żeby włączyć sobie tryb czarno-biały. I zachęcam, żeby zrobić sobie taki eksperyment, żeby nawet na godzinę włączyć sobie czarno-biały tryb w telefonie i zobaczyć, jak niezachęcający jest ten czarno-biały tryb do korzystania, jak łatwo jest nam odciągnąć się od takiego telefonu, a jak trudno jest właśnie oderwać się od telefonu, który jest kolorowy, wypełniony kolorowymi powiadomieniami. I oczywiście też mogę wspomnieć o lajkach, o komentarzach, o innych rzeczach, które są właśnie tym narzędziem uzależnienia, ale uzależnienie jest problemem, ale nie tylko uzależnienie jest tutaj problemem. I dlatego warto też wspomnieć o tym, że nadużywanie telefonu prowadzi do innych konsekwencji, do konsekwencji ze zdrowiem psychicznym. Jedną z takich głównych konsekwencji jest właśnie porównywanie się z innymi, które jest głównie właśnie tak naprawdę spopularyzowało się właśnie ten problem na platformie, jakiej jest Instagram, ponieważ Instagram według psychologów, według specjalistów od zdrowia psychicznego jest uważany za platformę najgorszą dla naszego zdrowia psychicznego. I tutaj pytanie do was, czy ktoś z was ma może odpowiedź na to, dlaczego właśnie Instagram jest tak fatalną dla naszego zdrowia psychicznego platformą? Zdjęcia, idealne oświetlenie, najlepsze możliwe warunki na pokazanie swojego życia.
Dokładnie, dziękuję bardzo za odpowiedź. Brawa dla kolegi za odwagę. Tak jest. Instagram to jest właśnie taka ramka, taki filtr, przez który ludzie głównie właśnie pokazują te najlepsze momenty swojego życia. Specjaliści właśnie mówią, że Instagram to jest miejsce, w którym my pokazujemy swoje życie na sterydach, dlatego, bo chwalimy się tam szczęściem, spotkaniami z przyjaciółmi, bogactwem, swoimi świetnymi sylwetkami, bardzo często obrobionymi przez różnego rodzaju filtry, nierealistycznymi tak naprawdę. I niestety problem jest taki, że nawet jak ktoś z was ma wysoką samoocenę, wysokie poczucie własnej wartości, to siłą rzeczy, jak nieustannie bombardują nas właśnie takie idealne fotki, idealne posty, to siłą rzeczy łatwo o to, żebyśmy poczuli się w niektórych momentach, że nasze życie po prostu wygląda gorzej niż życie innych ludzi, że nasze życie może jest gorsze od życia innych osób. I to jest właśnie problem, ponieważ Instagram w nadmiarze właśnie prowadzi do zaburzeń postrzegania własnego ciała, do właśnie problemów z poczuciem własnej wartości. I co z tym możemy zrobić? Na początku myślę, że ważna jest właśnie świadomość. Świadomość tego, że właśnie mamy do czynienia z mega fałszywym światem. Ze światem, w którym właśnie dużo osób nie tylko obrabia te zdjęcia, obrabia swoje sylwetki, ale też na przykład wielu youtuberów, influencerów wprost mówiło o tym, że na przykład wypożyczało sobie studio prywatnego odrzutowca, czy na przykład luksusowe samochody, tylko po to, żeby pochwalić się życiem, którego tak naprawdę nie mają, a do którego my cały czas właśnie się często porównujemy. I druga rzecz to jest też to, do czego bardzo mocno zachęcam, bo każdy z was w ramach eksperymentu może sobie to zrobić. Prześledźcie, kto sponsoruje, jakie firmy sponsorują właśnie te idealne sylwetki, te posty z idealnymi sylwetkami. Bardzo często za takimi postami, za tymi trendami, które też są rozpowszechniane na Instagramie, stoją właśnie firmy, które albo są związane z branżą beauty, które chcą sprzedać kolejny produkt, jak wyglądać pięknie, jak upiększyć swoją twarz, swoją sylwetkę, albo właśnie medycyna estetyczna, która też czerpie ogromne korzyści, nie tylko właśnie z tym, że prezentujemy idealne sylwetki, ale też właśnie z filtrów, które niestety wzbudziły w nas poczucie, że nasza twarz, nasza sylwetka nigdy nie będzie wyglądać tak jak na filtrze, tak jak właśnie w tym instagramowym świetle. I to jest problem. I teraz jak poradzić sobie z porównywaniem się z innymi? No tak naprawdę droga jest tylko jedna. Budowanie poczucia własnej wartości. I tych możliwości jest dużo, jest mnóstwo budowania poczucia własnej wartości. Zachęcam do sprawdzenia chociażby naszego filmu o budowaniu poczucia własnej wartości, ale wspomnę o jednej. Tak naprawdę każdy z was tutaj na tej sali ma swoje indywidualne talenty, cechy, indywidualną osobowość, pochodzi też z indywidualnego środowiska, więc powinien mieć też wobec siebie trochę większą wyrozumiałość. I niestety problem jest taki, że my nadmiernie skupiamy się na tym, co mają inni, kiedy nadmiernie skupiamy się na tym, co mają właśnie ci youtuberzy, influencerzy, to skupiamy się na naszych brakach, na tym, czego nam brakuje, na tym, co jeszcze potrzebujemy, żeby stać się jak ten gość albo ta dziewczyna z Instagrama, a nie skupiamy się na tym, co jest naszym potencjałem. I to, do czego was bardzo mocno zachęcam, to właśnie, żeby dzisiaj, jak wrócicie sobie do domu, żeby wziąć sobie kartkę papieru, wziąć sobie długopis, siąść sobie w pokoju i dać sobie maksimum czasu, tyle, ile możecie sobie dać. I wypisać to, co uważacie, że jest waszym talentem. To, co uważacie, że jest was dobre. To, co uważacie, że jest waszą mocną stroną. Że jest może jakimś sukcesem, za który ktoś was kiedyś pochwalił. Wypiszcie te rzeczy, bo naprawdę za każdym razem, jak będziecie porównywać się do innych, jak będziecie czuć zazdrość, będziecie czuć się gorzej od innych, to wróćcie do tej kartki i zobaczcie, co tak naprawdę jest waszym potencjałem. Co tak naprawdę jest tym, co może doprowadzić was do szczęścia, do sukcesu. I nie skupiajcie się nadmiernie na innych, bo to nigdy nie jest droga do jakiegoś dobrego, szczęśliwego życia. Marilyn Monroe mówiła, że próba bycia kimś innym to marnotrawstwo osoby, którą jestem. I to jest w 100% prawda. Nie marnujcie swojego potencjału. Kolejne pytanie do was to jest, dlaczego flamingi są różowe? Ktoś z was ma może taki pomysł? Ponieważ jedzą zwierzątka, które mają sobie czerwone barwy. Dokładnie tak. Brawa dla koleżanki, to... Dokładnie tak, właśnie tak, flamingi nie rodzą się różowe, flamingi rodzą się biało-szare i stają się różowe w swoim życiu, ponieważ właśnie jedzą krewetki, dokładniej, które mają różowy pigment, różowe barwy, które zabarwiają te flamingi. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my też jesteśmy jak flamingi, to znaczy my też jesteśmy tym, co jemy. I nie chodzi mi to tylko o jedzenie, jakie spożywamy, bo to oczywiste, ale chodzi mi przede wszystkim o pokarm dla naszej psychiki. Wszystkie treści, które oglądacie w internecie, youtuberzy, influencerzy, którymi się otaczacie, ludzie też, którymi się otaczacie na co dzień tak naprawdę, mają ogromny wpływ na wasze emocje, na wasze myśli i w dłuższej konsekwencji na wasze zachowanie. Więc jeśli oglądacie, wracając do wcześniejszego przykładu, jeśli oglądacie mnóstwo postów właśnie, które wywołują w was zazdrość, takie poczucie niskie własnej wartości, to tym się przepełnia wasza psychika. Jeśli oglądacie treści, które są przepełnione gniewem, agresją, przemocą,
tym się przepełnia wasza psychika i często też to wpływa na nasze zachowanie, które potem wiąże się z tym, że myślimy źle o sobie, źle o świecie i prowadzimy swoje życie w taką stronę właśnie destrukcji, a nie czegoś pozytywnego. I tak samo jak oglądamy tylko papkę, treści, które nic nie wnoszą do naszego życia, które są tylko taką zwykłą, prostą rozrywką, to niestety z takiego pokarmu też nie ulepi się motywacja, inspiracja i chęć do działania. I tu jest problem, do którego też właśnie zachęcam, żeby sobie to samodzielnie rozważyć, bo każdy z was może sobie teraz przejrzeć właśnie historię swoich ostatnio oglądanych treści, youtuberów, których subskrybujecie, influencerów, których lajkujecie, obserwujecie i zadać sobie pytanie, czy te konta, ci ludzie, których obserwuję, których oglądam, wpływają na mnie pozytywnie czy negatywnie. Czy wnoszą coś pozytywnego do mojego życia, czy wręcz właśnie tylko same negatywy. I ja nie mówię tutaj tylko o tym, żeby nie mieć w życiu rozrywki, nie mieć chwili na odmóżdżenie, bo to też jest nam potrzebne. Ale jeśli to jest większość twojego czasu, no to niestety z takiego pożywienia nie ulepi się nic pozytywnego. Więc zachęcam do takiej analizy tego, co oglądamy i zadania sobie pytanie, czy to jest pozytywne, czy negatywne, czy to ma dobry wpływ, czy negatywny wpływ. Kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, to są bańki informacyjne. Ten dyrektor Facebooka, o którym mówiłem na początku, wspomina, że Facebook miał też dzielić użytkowników. Dlaczego dzielić użytkowników? Dlatego, że na podziałach można zbudować ogromne zasięgi. Posty, w których ludzie kłócą się o sprawy społeczne, polityczne, ekologiczne, nieważne jakie, związane raczej z tymi, co wywołują emocje, zazwyczaj osiągają nawet 10-krotnie większe zasięgi niż posty, które są neutralne dla nas. I problem z tym wszystkim jest taki, że no, pewnym ludziom po prostu zależy na tym, żeby nas podzielić, żeby wywołać w nas skrajne emocje, bo na tym po prostu zarobią. To robią media społecznościowe, to robią media, to robią też politycy niestety. A to też wiąże się z tym, że my niestety mamy taką skłonność bardzo niefajną, że uwielbiamy mieć rację. Uwielbiamy mieć rację, uwielbiamy, jak ktoś się z nami zgadza, jak ktoś potwierdza to, co myślimy. Zgodzicie się? Lubicie mieć rację? Myślę, że każdy z nas lubi mieć rację. I problem jest taki, że właśnie ta bańka informacyjna jest związana z tym, że ona utwierdza nas w naszym światopoglądzie, że cały czas dostajemy posty, informacje, filmy, które utwierdzają nasz światopogląd, które utwierdzają to, jak myślimy. I niestety, jak zderzamy się z ludźmi, którzy myślą inaczej, to bardzo często traktujemy ich jak wrogów, jak kogoś, kto się myli i też wybuchamy wobec nich agresją, gniewem, złością, że jak tak można w ogóle myśleć, nie? I problem jest właśnie taki, że jeśli chcemy być otwarci, zrozumieć świat, poznać prawdę, ale też umieć rozmawiać z ludźmi, którzy mają inne poglądy niż my, a na pewno w przyszłości zdarzy się wam pracować z takimi ludźmi, być z takimi ludźmi, po prostu każde społeczeństwo jest zbudowane na umiejętności dialogu. I jak tego dialogu nie ma, to społeczeństwa się sypią. Sypią się relacje, sypią się rodziny. Dlatego to, do czego was zachęcam, to żeby już teraz, już dziś wyjść z bańki informacyjnej. I każdy z was może to zrobić. To jest taka dieta informacyjna po prostu. Czyli po pierwsze zachęcam do tego, żeby nie oglądać zbyt dużo negatywnych informacji i zbyt dużo takich, które właśnie gdzieś tam nakręcają nas, ale po drugie, żeby też spróbować pooglądać informacje, które reprezentują tą wizję innej strony, tą, o której ja mam mniemanie, że to jest ktoś, kto się myli, kto nie ma racji. Żeby pooglądać youtubera o innych poglądach niż ja, żeby poczytać wiadomości na innym portalu niż zwykle czytam, czy porozmawiać z kolegą i koleżanką, która myśli inaczej niż ja, ale tak, żeby ją zrozumieć, a nie żeby wygrać na argumenty i pokazać, że ja mam rację. Bo to jest pierwszy krok do tego, żeby nie stać się jak taka ciocia czy wujek, która na każdej imprezie rodzinnej wybucha, jak tylko pojawia się temat polityczny i rzuca talerzami, bo nie da się z nią porozmawiać o polityce czy o czymkolwiek. Dlatego zachęcam do tego już dziś. I następna rzecz to jest kwestia przebodźcowania. Czy jest tu jakaś gaduła na sali? Ktoś, kto lubi dużo mówić. Okej, jak masz na imię? Maja. Maja, a tam ktoś podnosi jeszcze rękę? Dobra, Maja, wystarczy mi. Załóżmy, że Maja statystycznie wypowiada od 10 do 15 tysięcy słów. To, ile my pochłaniamy danych każdego dnia, to jest odpowiednik 34 gigabajtów danych i to jest odpowiednik 100 tysięcy słów. Więc jak cały czas przeglądacie telefon, siedzicie z telefonem przed telewizorem, to tyle słów tak naprawdę każdego dnia pochłaniacie. I jak myślicie, jakby takich 6 Mai chodziło za mną przez cały dzień od rana do nocy, to jak bym się czuł? No, zmęczony. Średnio bym się czuł. Byłbym poddenerwowany, zmęczony, sfrustrowany być może już tym wszystkim. Dokładnie. I tak czuje się nasz mózg. Konsekwencje przebodźcowania to jest właśnie nadmierne poczucie stresu. Ten stres, który często czujemy w sobie, jest często związany właśnie z nadmiernym spożywaniem bodźców. Też właśnie zmęczenie nadmierne, problem z motywacją i właśnie taką energią do działania, który jest tak naprawdę konsekwencją braku właśnie, który jest konsekwencją zmęczenia i braku motywacji. I właśnie to, co też jest problemem, to właśnie to, że coraz większe mamy problemy z zaburzeniami uwagi i koncentracją uwagi.
Coraz trudniej nam się czyta książki, coraz trudniej nam się skupić na czymś dłuższym tak naprawdę. I też Netflix, co ciekawe, oglądacie Netflixa? Wprowadził możliwość przyspieszania filmów i seriali. Wiecie, na co to jest odpowiedź? To jest odpowiedź na zaburzenia uwagi w naszym pokoleniu. Bo wiedzą, że nie jesteśmy w stanie już zbyt długo skupić się nawet na serialu czy filmie, którego gdzieś tam nie przyspieszymy. I to jest problem. I teraz co możemy z tym zrobić? Czy są tu osoby, które coś trenują, które coś ćwiczą regularnie? Co trenujesz? Pływam. Pływasz? A ty kolego? Piłkę, okej. Okay. A jaki był twój najdłuższy trening pływacki? Półtorej godziny, dwie. I czy po tym treningu byłbyś w stanie zrobić jeszcze raz taki sam mocny trening z taką samą energią? Nie. No właśnie, bo my wtedy potrzebujemy po prostu odpoczynku, żeby znowu mieć energię do konkretnego treningu, do konkretnego wysiłku. I dlaczego o tym mówię? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dlatego, że nasz mózg jest jak mięsień. To znaczy, tak jak nasze mięśnie męczą się po mocnym treningu, po siłowni, po pływaniu, tak samo nasz mózg wymęcza się, jak przyjmuje nadmierną ilość bodźców. Dlatego to, co musimy mu zagwarantować, to odpoczynek. I najprostszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to jest wyłączenie powiadomień. Nie na zawsze, nie w ogóle, ale szczególnie wtedy, kiedy na przykład się uczycie, robicie coś ważnego, czy spotykacie się ze znajomymi. Dlaczego? Bo powiadomienia mają ogromną moc przyciągania nas do telefonu. I niestety tak jest, że jak macie książkę i telefon, to na pewno ze swojego życia wiecie, że jak przyjdzie powiadomienie, to momentalnie oderwiemy się od książki i spojrzymy na telefon. Dlatego zachęcam, żeby wtedy wyłączyć powiadomienia. Kolejna rzecz to jest nie korzystać z telefonu przed snem i rano. Kto korzysta z telefonu przed snem, niech podniesie rękę do góry. Ja wiem, że to jest wasz czas wolny, praktycznie znowu wszyscy podnieśli ręce. Ja wiem, że to jest wasz czas wolny, ale niestety, chociaż godzinę przed snem zachęcam, żeby nie patrzeć na telefon. Dlaczego? Dlatego, że niebieskie światło naszego telefonu zaburza wydzielanie się melatoniny. Melatonina, tak jak dopamina, to jest coś takiego w naszym mózgu, co odpowiada za zasypianie, ale też za jakość naszego snu. I jak korzystamy z telefonu przed snem, ta melatonina się nie wydziela prawie w ogóle i niestety, jak czujemy często zmęczenie, jesteśmy niewyspani, przemęczeni, to z jednym właśnie z powodów jest to, że korzystamy z telefonu przed snem. Dlatego zachęcam, żeby chociaż na godzinę przed snem odłożyć telefon do szuflady. Możecie posłuchać podcastu, możecie posłuchać audiobooka, możecie poczytać książkę, ale niech to nie będzie oglądanie telefonu i niebieskiego światła. A ostatnia rzecz, czy mieliście w swoim życiu taki czas, kiedy nie korzystaliście z telefonu w ogóle? I to był fajny czas? Fajny. Na pewno też myślę, że wielu z was mogło nawet poczuć taką ulgę, że może pierwszy dzień był trudny, bo na przykład już miałem takie chęci sprawdzenia telefonu, już mnie korciło, czy ktoś do mnie nie napisał, nie zadzwonił, ale na drugi, trzeci dzień zwykle okazuje się, że faktycznie można porobić inne rzeczy. Można się zająć moimi pasjami, można z kimś porozmawiać, można fajnie spędzić czas. I tak naprawdę to, co się wtedy dzieje w tym czasie, kiedy nie korzystaliście z telefonu, to jest taki reset dopaminy tak naprawdę. Ta dopamina, o której mówiłem na początku, która jest w tak ogromnych, na tak ogromnych poziomach, ona w tych momentach, kiedy my nie korzystamy z telefonu, schodzi do niższych poziomów i znowu daje nam możliwość poczucia motywacji do rzeczy trudniejszych i satysfakcji z takich codziennych rzeczy jak rozmowa, jak właśnie spotkanie z drugim człowiekiem. I dlatego właśnie zachęcam do tego, żeby nawet jeden dzień w miesiącu zrobić sobie taką przerwę od telefonu. Niech to będzie sobota albo niedziela, wybierzcie sobie sami, ale zróbcie jeden dzień w miesiącu. To nie kosztuje was dużo, a na pewno wasz mózg na tym zyska i wy sami na tym zyskacie, bo znowu poczujecie gdzieś tam tą energię w sobie. I do tego zachęcam. Tak jest. Nie mamy slajdu, chciałem powiedzieć następny slajd. Już stare przyzwyczajenia. I ostatnia rzecz, o której chcę wam powiedzieć, to jest cyfrowa samotność. I to jest największy paradoks tak naprawdę tego wystąpienia, bo w świecie, w którym jesteśmy najbardziej połączeni, w świecie, w którym mamy tysiące znajomych na Facebooku, w którym mamy możliwość kontaktu z ludźmi, niezależnie w jakim miejscu na świecie jesteśmy, byle tylko był internet, tak naprawdę jesteśmy społeczeństwem najbardziej samotnym. Obecnie w Polsce samotność odczuwa regularnie 55% Polaków. Jak myślicie, dlaczego tak dużo osób czuje się samotna? Ma ktoś może jakiś pomysł? Dokładnie. Bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję bardzo. Brawa dla koleżanki. To jest ostatnie pytanie. Tak jest. Właśnie o to chodzi. Te relacje są coraz płytsze. Mamy według statystyk coraz mniej bliskich, znajomych, bliskich przyjaciół. No i właśnie niestety ten kontakt wirtualny, a także te płytkie znajomości, czyli ta duża ilość znajomych, nigdy nie zastąpi nam rzeczywistej, prawdziwej, realnej relacji.
Każdy z Was w pandemii na pewno mniej lub bardziej poczuł się samotny, dlatego, bo nie mogliśmy spotykać się z ludźmi. Każdy z nas na pewno też wie, że właśnie no, jednak można mieć, nie wiem, nawet miliony obserwujących, tak, a poczuć się samotnym, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, ile ludzi masz wokół siebie, tylko o jakość tych relacji. I to jest właśnie też ta druga sprawa, o której chcę tu powiedzieć, że właśnie nawet ten influencer, który ma miliony obserwujących, on może czuć się samotny. Dlaczego? Dlatego, że on może nie czuć, że w jego środowisku jest ktokolwiek, kto go akceptuje, kto go rozumie, kto go przyjmuje, kto go lubi za to, jaki jest naprawdę. I to jest tutaj problem, który tak naprawdę można rozwiązać tylko na dwa sposoby. Pierwszy to jest wasz wkład w to, żebyście nie udawali kogoś, kim nie jesteście. Nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście, żeby się komuś przypodobać, żeby zdobyć czyjąś sympatię, żeby, nie wiem, no, osiągnąć jakichś obserwujących, zdobyć lajki. Nieważne, jaki jest powód, nie warto udawać kogoś, kim nie jesteśmy, bo otoczą nas ludzie, którzy nie zaakceptują nas za to, jacy jesteśmy naprawdę. I będziemy czuć się samotni. A drugi problem i drugi powód i drugie zadanie też dla was, to jest to, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby mieć chociaż jedną czy dwie bliskie osoby, do których mogę się odezwać, a nie jak najwięcej tych osób. Więc jeśli macie w swoim środowisku taką osobę, którą uważacie za materiał na przyjaciela, za kogoś, komu możecie ufać, za kogoś, kto jest dla was ważny, to poświęćcie ten czas, który teraz macie w liceum, którego macie tak naprawdę trochę więcej niż ludzie, którzy już pracują zawodowo, na wybudowanie silnej relacji nawet jednej czy dwóch, nawet z jedną czy z dwoma osobami. Bo gwarantuję wam, że ta relacja nawet z jedną osobą będzie takim fundamentem, który pomoże wam przejść przez wszystkie problemy, zawirowania i trudności dorosłego życia i będzie dużo bardziej wartościowa niż nawet miliony obserwujących na jakimkolwiek portalu społecznościowym. Dziękuję wam bardzo i zapraszam pana Brunona na jego prezentację. Dziękuję bardzo. Na szczęście nie miałem bardzo dobrych